są w tych okolicznościach, to chyba wynik, który Was bardziej satysfakcjonuje niż Krakowian. To znaczy, nie wiem, czy satysfakcjonuje, no 3-3, no, znowu nie wygraliśmy i to gdzieś tam może jest jakiś niedosyt, ale przegrywaliśmy 2-0, wyciągnęliśmy to na 2-2, straciliśmy bramkę na 3 i wydawało się, że chyba nas dobili, ale nie. My dalej podnieśliśmy rękawice, strzeliśmy bramkę. No i jeszcze mieliśmy w 90 tam plus minucie sytuację, w której trafiliśmy w słupek i kurczę, szkoda, że nie udało się wywieźć 3 punktów, bo to był nasz cel i tutaj duży szacunek dla drużyny, bo pokazaliśmy się charakter i walczyliśmy do ostatniej minuty o zwycięstwo. Czekamy na piątek. To są te plusy pewnie, żeby się podnieść z takich niekorzystnych sytuacji. To znaczy też już tak po cichu liczymy, że od 4 spotkań nie przegraliśmy i jeszcze musimy popracować nad tym, żeby tych bramek tracić jak najmniej, bo cię straciliśmy 3, ale 3 bramki strzeliliśmy na terenie bardzo ciężkim, jakim jest teren Wisły. Także pokazuje to nasz potencjał, że potrafimy stwarzać sytuację, potrafimy strzelać bramki i mam nadzieję, że to teraz się przełoży na zwycięstwo. No właśnie, no nie przegrywanie Wam wychodzi, czas na to, żeby w końcu zacząć zdobywać komplet punktów, bo do tej pory, jak spojrzymy na sezon, to od Lechii chyba trochę więcej się wymagało. Oczywiście, sami od siebie więcej wymagamy i ten start nie jest dla nas najlepszy, ale jeszcze jest wszystko do odrobienia i dzisiaj daliśmy sygnał pozytywny, że jest ta złość w nas, ten charakter i będziemy walczyć cały czas o zwycięstwo.